10 dziwacznych rzeczy odnalezionych na pustkowiach. 10. Ludzki język. Mister420 na reddicie udostępnił swoje przerażające znalezisko ze spaceru w lesie. Był już 20 minut od drogi w lesie, gdy ujrzał na ziemi mały różowy kawałek mięsa. Podniósł go, myśląc, a co to takiego? I wtedy właśnie zdał sobie sprawę, że jest to ludzki język. Możecie się zastanawiać, po co w ogóle go podnosił. Odpowiedział więc, że gdy go zobaczył, pomyślał sobie, stary, a gdyby to był język? A gdy go podniósł, wystraszył się, że to naprawdę język. Nie spodziewał się, że to rzeczywiście będzie prawdziwe. Gdy zrozumiał, co to jest, natychmiast opuścił. 9. Sterta zwierzęcych kości. Kolejna osoba była na spacerze ze znajomymi, gdy natrafili na sporą stertę zwierzęcych kości. Mieszkali oni w Irlandii i wspinali się na górę na irlandzki wsi. Mówią, że nie występują tam dziko żadne zwierzęta drapieżne, więc jedyną istotą, która mogłaby zgromadzić te wszystkie kości, jest człowiek. Dodatkowo, po dalszym zbadaniu sprawy, zauważyli, że kości należały do różnych zwierząt. To nie były szczątki jednego zwierzęcia. Były tam kości owiec, gryzoni, a nawet kości psie oraz kocie. Pytanie brzmi, po co ktoś miałby zebrać te kości i do czego je wykorzystał? Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, serdecznie zapraszamy do pozostawienia subskrypcji na kanale, aby oglądać więcej ciekawych treści jak ta. Nie zapomnij również o łapce w górę i zachęcamy do dalszego oglądania odcinka. 8. Ciekawe dekoracje W 2018 roku Jim Rooker, były budowniczy statków i pracownik marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, podzielił się swym niecodziennym odkryciem z wyprawy na pustynię. Kilka lat temu mieszkał w Las Vegas i często wybierał się na przejażdżkę po pustyni na zachód od miasta, wyłącznie w celach rekreacyjnych. Pewnego razu podczas takiej przejażdżki dostrzegł coś błyszczącego w oddali. Jako że pracował dla marynarki, jego pierwszą myślą było, że ktoś używał lusterka, by nadać sygnał SOS. Po przejechaniu jakichś 3 mil na południe w kierunku błysku światła odkrył coś bardzo osobliwego. Nie była to osoba wołająca o pomoc. Ktoś przywiązał około 100 puszek od piwa do drzew. Zwisały one z gałęzi, odbijając promienie słoneczne. Jim poczuł ulgę, ale jednocześnie zachodził w głowę, dlaczego ktoś zrobił coś takiego. Być może to jakieś dzwoneczki domowej roboty. 7. Zgubiona kurtka. Gdy nasz kolejny bohater miał 10 lat, pojechał na obóz piłkarski z kilkorkiem kuzynów. Obóz miał miejsce na terenie otoczonym lasem. Po treningu chłopcy postanowili zrobić sobie spacer wzdłuż rzeki, czekając, aż odbiorą ich rodzice. Wędrując, znaleźli bardzo ładną kurtkę unoszącą się na wodzie i postanowili ją wyłowić. Niestety, gdy ją odwrócili, odwrócili też jej właściciela mężczyzna nie miał twarzy. To musiało być okropne przeżycie zobaczyć coś takiego w tak młodym wieku. 6. Nieuchwytna bestia. Znany również jako pan, wielka stopa. Podczas kempingu z tatą, siostrą i paroma przyjaciółmi coś zaczęło niepokoić tę grupę w środku nocy. Cokolwiek to było, zaczęło rzucać kamienie i patyki w kierunku ich obozowiska. Świecili latarkami w stronę miejsca, skąd rzucano i światło ukazało oczy oraz sylwetkę. Według osoby relacjonującej te wydarzenia, cokolwiek to było, było niezwykle duże i wysokie. Gdy bestia się oddaliła, obozowicze wreszcie mogli udać się na odpoczynek, jednak obudziły ich ciężkie kroki i straszny smród. Po dziś nie mają pojęcia co to było, ale wierzą, że mogła im psocić wielka stopa. 5. Kupka według użytkownika reddita Mham Radio, gdy ten był młodszy, postanowił zwiedzić opuszczoną farmę na środkowym zachodzie. Podczas zwiedzania domu odkrył, że całe piętro jest pokryte kupą. Oprócz tego na ścianach było wiele śladów pazurów, jakby ktoś próbował stamtąd uciec. Dodatkowo myszkując po okolicy znalazł dziwną torbę, a w niej jedynie ludzkie włosy. W tym momencie był już tak przerażony, że zwiał co u w nogach. Bał się, że jak zacznie grzebać w torbie, odkryje, że włosy są z ciałem martwej osoby. 4. Znikający bunkier Ta opowieść została opublikowana przez Warcrow999 i opowiada o tym, jak pewnego dnia wraz z kuzynami byli na wsi około 30 minut na zachód od Palm Springs w Kalifornii. Postanowili wybrać się na 20-minutową wędrówkę na zachód w okolicy zwanej Oak Glen. Nie było jednak szlaku prowadzącego bezpośrednio na wzgórza, do których chcieli dojść. Weszli więc na teren obozowiska i udali się w górę strumienia w kierunku wzgórz. Wyznaczyli własną trasę, wierząc, że będzie ona stanowić skrót. Niestety, wspinając się na wzgórze, zdali sobie sprawę, że zaszli za daleko i słońce zaczęło już zachodzić. Postanowili więc zrobić sobie kolejny skrót, tym razem w dół. Schodząc, natrafili na dziwny, wysoki na 12 metrów budynek o grubych betonowych ścianach, stojący w samym środku lasu. Wyglądał jak bunkier, a w oknach miał kraty, drzwi były zrobione z ciężkiej stali. Natychmiast podeszli do budynku, ale opanowały ich złe przeczucia, więc odeszli. Dotarli bezpiecznie do domu i postanowili, że za kilka tygodni wrócą, żeby zwiedzić bunkier. Jednak kiedy wrócili dokładnie w to samo miejsce, bunkra już nie było. Brzmi to niewiarygodnie, jak ktoś mógłby go przenieść lub zniszczyć w tak krótkim czasie, nie pozostawiając żadnych śladów. Do tego, podczas wędrówki, portfel naszego narratora wypadł mu z tylnej kieszeni. A kilka tygodni później ktoś przysłał jego dowód pocztą w kopercie bez adresu zwrotnego czy jakiejkolwiek wiadomości. Uważa on, że ktokolwiek odesłał mu dokumenty, mieszkał w tym dziwnym betonowym budynku w lesie. 3. Inni wędrowcy. Czasem najdziwniejszym, na co możemy się natknąć, są inni ludzie. Ta historia została dodana przez retrowet Uterus. Ciekawy nik swoją drogą. Biwakowali i wędrowali ze swym psem i przyjacielem. Pierwszy dzień był zupełnie normalny. Biwakowali nawet obok innej rodziny. Następnego dnia napotkali jednak dwóch niezwykle dziwnych mężczyzn. Wędrowali, gdy nagle ich pies zaczął wariować. Szczekał na tych mężczyzn, a zazwyczaj jest bardzo spokojnym psem. Następnie mężczyźni ci podeszli do nich i zaczęli zadawać im naprawdę dziwne pytania, w stylu, czy jesteście tu tylko we dwoje? Jak długo zamierzacie tu zostać? Czy strzelacie? Czy macie przy sobie siekierę do drewna? Czy macie własne drewno na ognisko? Zdawało się, jakby ich przesłuchiwali, chcąc się dowiedzieć, czy mają przy sobie jakąkolwiek broń. Ponadto dziwne też było to, że mężczyźni ci byli niezwykle czyści jak na osoby, które przeszły ponad 80 kilometrów i biwakowały kilka dni. Poza tym nie mieli nic, oprócz małej saszetki. To samo w sobie było sporą czerwoną flagą. Gdy wreszcie rozstawili swój biwak, zauważyli, że ci dwaj mężczyźni ich obserwują i kręcą się w okolicy. Na szczęście nic się nie stało, ale z pewnością myśleli, że ci mężczyźni chcieli ich zabić. 2. Porzucone obozowisko Następna osoba jest dobrze obeznana z dziczą. Często przeprowadza badania środowiskowe i mają one często miejsce w odosobnionych rejonach dzikiej przyrody. Według niego najstraszniejszą rzeczą, jaką napotkał, było opuszczone obozowisko. Miało zdecydowanie kilka lat, ale wszystko w nim nadal było w świetnym stanie. Był tam namiot, poduszki, śpiwory, przyrządy do gotowania, drewno do ogniska itd. Jakby postanowili odejść i nigdy nie wracać, albo zostali pożarci żywcem przez niedźwiedzia. Jeden. Kapliczka. Dwoje przyjaciół wybrało się na spacer o północy po plaży. Gdy natrafili na dziwną kapliczkę, na piasku leżał rozłożony koc otoczony przez rośliny. Na kocu leżała kolekcja osobliwych przedmiotów, od lustra przez muszle i świece, po talerz, na którym ułożono kawałki owoców. Wyglądało to jakby miał tam miejsce jakiś rytuał, jakby coś zostało tam złożone w ofierze. Będąc już po paru głębszych, tych dwoje postanowiło się powygłupiać. Dotykali lustra, przestawili parę świeczek. Następnego dnia w ich domu zaczęły dziać się nadprzyrodzone rzeczy. Ze ścian ich domu zaczęły dobiegać zniekształcone głosy i często czuli się obserwowani. Uważali, że czegokolwiek dotyczyły rytuały tamtej nocy na plaży, to to coś poszło za nimi i teraz ich nawiedza.